Mam taki gorący apel o wielkie wsparcie dla protestujących rolników. Pamiętajcie, że działamy również w waszej, nie tylko naszej sprawie. Zacznijmy ten absolutny pokaz oszustw, obłudy i plucia nam, ale też wam w twarz. Widzieliście te konwoje luksusowych aut wjeżdżających na Ukrainę? Jedna z trzech takich autolawek z takimi pojazdami. No to pamiętajcie, że pomoc humanitarna to nie tylko Porsche i Mercedesy. Przykład numer jeden. Na CRM-ce, liście przewozowym, pomoc humanitarna, koce, ubrania, natomiast w skrzyneczkach kable miedziane i jakieś przewody. To jest pomoc humanitarna! Z tyłu koce! Wyjazd na tył! Gdzie jest ta zakonnica? Przykład numer dwa. Na liście przewozowym materiały sypkie, a w środku takiego auta? Co na pace? Papiery na materiały sypkie. Tu jest zamieszanie. Proszę bardzo, jest policja. I proszę zobaczyć ukraińskie materiały sypkie. Jakieś niebieskie. Na ten moment to tylko przykłady z ostatnich dni, a wy sobie po prostu musicie pomyśleć i zastanowić się nad tym, co działo się przez ostatni rok albo półtora na tej granicy. Ale może skupmy się na tym, co ostatecznie może trafić na nasze europejskie stoły, czyli pożywienie, i zobaczcie, na co wpadli nasi koledzy rolnicy blisko przejść granicznych na wschodzie. Jedziemy właśnie, chwilę się wyrwaliśmy ze strajku, jedziemy na ukryte w lasach terminale przeładunkowe. Dobra, wychodzimy, idziemy zobaczyć, co nie ma ja tutaj w tych wagonikach. Terminal gazowy, a wszystko z rzepakiem. Patrzcie, jaki skład. Wszystko z rzepaku. Jak to jest ładowane? Na wagonach rzepak prosto z Ukrainy i moglibyście powiedzieć, może przecież to normalne, że tak właśnie wygląda rynek. Z jednej strony eksportujemy, a z drugiej importujemy. Ale nic z tych rzeczy. Na pewno musicie sobie zdać sprawę, że rzepak taki jak ten, ale też inne uprawy z polskich pól są jedne z najbezpieczniejszych w Europie i na świecie. Mówi o tym przede wszystkim średnie zużycie substancji aktywnych do ochrony roślin zużywanych w poszczególnych krajach. Zobaczcie, gdzie jest Polska. No i teraz sytuacja zza naszej wschodniej granicy, jak to wygląda na Ukrainie. Jest wręcz przeciwnie. Substancje, które u nas mogły być wycofane 10-20 lat temu, bo zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia i życia, dalej są na Ukrainie dostępne, dalej można je stosować i są stosowane. Nie ma tam Unii Europejskiej, nie ma zakazów, nie ma nakazów. Nikt nie prowadzi żadnych kontroli, nikt nad nimi nie stoi i ten towar przyjeżdża do nas w wagonach i ten towar jest przetwarzany i ten towar wraca na wasze talerze. No i możecie powiedzieć, no ale przecież wojna, trzeba pomóc. Naprawdę my rolnicy złych intencji nie mamy, rozumiemy sytuację, ale dla was tylko tak informacyjnie, zobaczcie, komu my tak naprawdę pomagamy i tutaj cała lista gospodarstw na Ukrainie, posiadaczy ziemskich, agrooligarchów. Można powiedzieć, że ponad połowa ziemi na Ukrainie nie jest w rękach ukraińskich. Przecież na tym dorabiają się jednostki, pojedyncze osoby. My wcale tym Ukrainie nie pomożemy. Ale zobaczcie, co jeszcze tutaj w tych wagonach wjeżdża do nas. O ja! Ole ty! Woda. Ta przygnita jest. Głowa mała. Zapleśniały rzepak. Spleśniała kukurydza. Przecież to się w ogóle nie nadaje do niczego. I co myślicie, że ktoś to teraz będzie łaskawie utylizował? Czy może jakiś tranzyt pojedzie? Może Niemcy będą chciały sobie taki towar przyjąć? Uwierzcie mi, że nie. I oczywiście sami pomyślcie, gdzie ten towar trafi. Myślę, że już możecie się domyślać, w jakim kierunku on zmierza i co zostanie z niego zrobione.
Terminale przeładunkowe pochowane w lasach, to jest jakaś masakra, wożenie tego towaru, który najczęściej nie nadaje się do spożycia i później trafia właśnie tam, gdzie już wiecie, gdzie trafia, czyli na wasze talerze. No niestety, tak jest, nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, nie będziemy milczeć, ale zobaczcie, co się stało z naszym kolegą, polskim rolnikiem, Hubert Ojdana, który tutaj ten proceder wyjawił, który pokazał, jak to faktycznie wygląda. Chłopak, który na początku wojny sam osobiście rozwoził osoby potrzebujące po kraju, pomagał Ukraińcom. W tym momencie trafił na stronę wrogów Ukrainy. W tym momencie podane są tam jego dane. W tym momencie jest zastraszany, grożono mu śmiercią. Obecnie prawdopodobnie musi wyjechać z kraju. I zapewne część z was mnie zna. Byłem tutaj w poniedziałek. Nagrałem tutaj z kolegami wszystko, jak się tutaj odbywa na tych terminalach. Zapewne też wiecie, że trochę mam problemów. Ale nie przestraszyłem się, nie wyjechałem za granicę, tak jak widać. To jest masakra, co się dzieje. Powiem jedno, ja myślę, że wy i my rolnicy naprawdę nie zostawimy tego w ten sposób, jeżeli on z tej strony nie zniknie, jeżeli będzie dalej zastraszany w ten sposób, to my też odpowiemy swoim niezadowoleniem w stronę wschodnią. Dobra, wracamy, bo już tutaj trochę niebezpiecznie się robi. Dawaj, dawaj. Więc wielka prośba o nagłaśnianie tego tematu, bo zobaczcie, że mówienie prawdy jest w tym momencie zastraszane, szykanowane i najlepiej jakbyśmy się zamknęli w domach i w ogóle się nie odzywali, nie pokazywali tego, jak to wygląda. Zdaję sobie sprawę, że na protestach widzicie właśnie takie nowe, ale w cudzysłowie nowe traktory. I niektóre osoby może to boleć, ale trochę powiem, jak to wygląda z mojej strony. Ten oto kredyt na 10 lat, to jest maszyna, która służy mi wyłącznie do pracy, nie jeżdżę tym na miasto powozić się, tylko pracuję. Maszyna, która w zeszłym sezonie kosztowała mnie dodatkowe 70 tysięcy, ponieważ zepsuł się silnik. 10 lat za mną kombajn. 31 lat, już nie powiem, ile w niego włożyłem. Maszyna, którą dzisiaj wyrosiewałem nawozy, traktor 17-letni, kosztował mnie w ostatnim czasie dodatkowo około 100 tysięcy, ponieważ miałem problemy bardzo duże ze skrzynią biegów. Więc tak to realnie wygląda w gospodarstwach, maszyny na kredyty i służące właśnie do pracy. Co tam na koniec? Zielony Ład. Słyszeliście o tym, że musimy ugorować 4% naszej ziemi. Ziemi, za którą zapłaciliśmy ciężkie pieniądze, włożyliśmy swoją pracę. A przykłady, jakby to porównać do takiego życia codziennego, może przedstawi wam ktoś inny. Zobaczcie sami. To tak jakbyś miał firmę z taksówkami i 4% wszystkich twoich taksówek codziennie z kierowcami ma stać na parkingu i nie mogą zarabiać. No nie, po prostu nie, bo Unia tak chce. Albo jakbyś miał firmę i byś wypożyczał kajaki i rowery wodne nad jeziorem. 4% zawsze ma być na brzegu. Koniec. Do tej walki o lepsze jutro dla was i dla nas ruszyła cała rolnicza społeczność, od młodych, w których krew się gotuje, do starszych, którzy też mają wam coś ciekawego do powiedzenia. Zobaczcie. Na imię Zbigniew. 80 lat. Przyjechałem z cepem. Ten cep z 1950 roku. Pamiętam jak dzisiaj. Mój ojciec musił ziarno, bo nie było kombajnów, był ciężki kawałek chleba. I dzisiaj to samo. Dlaczego dzisiaj tak rząd nie dba o tych chłopów? Chłop Polski żywi wszystkich. Urzędników, polityków, duchownych. Oni nie będą papieru jeść, tylko chcą chleba i do chleba. A jakbym sam miał podsumować osobiście tą sytuację i to, co się teraz dzieje, i powiedzieć coś więcej o rolniczych protestach, to powiem tak, znowu to zrobimy. A oczywiście pomijam, że jak się na to wszyscy zgodzimy w tym momencie, bez żadnego gadania, bez żadnych protestów, to być może za parę lat się okaże, że to jednak nie są 4%, tylko tam będzie tych procent 15, a może 37, a może 50% swojej własnej ziemi będziesz musiał zostawić i nie będziesz mógł jej używać. I proszę was, żebyście wy też się nie bali, i cały czas tutaj trwali do końca. Teraz nic nie zrobimy, to nie będzie dobrze. Cały świat zobaczy, jak tutaj na granicy, w Dorohucku, w Hrebennym, w Medyce, jak to wszystko się odbywa. To jest przemyt. Ja się nie boję tego powiedzieć, to jest przemyt. No tak jest ze wszystkim. Jak dasz im palec,
to zabiorą ci nie tylko całą rękę, ale także spodnie, buty, portfel i wszystkie pieniądze.